Proszę Państwa, ja jak zwykle znów chciałbym troszkę o sprawach bieżących. Bardzo jest zadziwiające to gwałtowne pikowanie rubla w dół i atak na finanse Rosji i jej gospodarkę. Przecież to wygląda tak samo oczywiście na ropę, gaz i tak dalej, zwłaszcza ropę. Czy to nie wygląda na celową, skoordynowaną akcję i kombinatorykę i spekulacje finansowe? Przecież nie ma tak racjonalnych przesłanek, żeby tak bardzo spadał rubel i ropa. Więc to wszystko wydaje się być jednak spiskiem zachodnim, za którym prawdopodobnie stoją siły neomasońskie i szatan, które najwidoczniej chcą doprowadzić do albo do zniszczenia i rozpadu Rosji, albo przejęcia władzy tam przez ośrodki prozachodnie, promasońskie i genderystyczne, albo wręcz doprowadzić do wojny, najpierw z Ukrainą, a potem nawet światowej. Ja jestem tym śmiertelnie zaniepokojony i uważam to za skrajnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne, tak samo jak i podejście Polski, która znów zaczyna się wysuwać do awangardy antyputinowskiej, antyrosyjskiej. Rosjanie są Słowianami i walczą z gender. Trzeba według mnie ich popierać. Zachód coraz bardziej gnije, jest opanowany przez islamistów, którzy wkrótce będą chcieli tam i kalifat założyć, a w Brukseli prawdopodobnie się siły antychrysta jeszcze bardziej ujawnią. Dlatego Rosja może być dla nas ratunkiem przed islamem, genderyzmem, biotypowaniem Zachodu, a także ewentualnym atakiem Chin. Nie ulegajmy głupiej propagandzie, bo jeżeli Rosja będzie dalej tak naciskana, to może uznać, że zostanie jej jedynie wojna i broń nuklearna. Więc zostaje nam przede wszystkim się modlić, protestować, mądrze myśleć i zmuszać władze, również polskie, do mądrego postępowania. A Rosjanie są bardziej, mimo ciężkiej historii, braćmi. Ja nawet uważam, że są bardziej propolscy niż Ukraińcy, których część jest zawiedzona antypolonizmem bardzo poważnym. I dlatego należy z nimi współpracować i działać, współdziałać gospodarczo, a nawet politycznie, a nie ulegać idiotycznym pomysłom Zachodu opanowany w dużym stopniu przez masonerię, szatana i różne światowe koncerny, światową finansjera, która każdego potrafi załatwić. A na dodatek nasi kochani zachodni pseudoprzyjaciele chcą nam tutaj tylko narzucić właśnie tą dyktaturę gender. I widać, jak oni traktują krzyż. Krzyż, chrześcijaństwo i Polska to dla nich przeszkoda. Polska też jest przeznaczona w następnej kolejności, tak jak Rosja i Ukraina, do zniszczenia, pełnego zgenderyzowania i wyparcia się wartości patriotycznych i chrześcijańskich. Dlatego współdziałajmy z Rosją, a nie z Unią, która nas ostatecznie zniszczy, i te promasońskie, szatańskie ośrodki światowej finansjery i kapitału. Więc tylko modlitwa, post, protestowanie, myślenie, a przede wszystkim intronizacja Chrystusa Króla, co daj Boże jak najszybciej. Amen.